Od zawsze miałam krzywe zęby, ale już wcześniej nosiłam aparat, natomiast po tym aparacie ten efekt nie był taki zadowalający i zauważyłam, że jednak te zęby trochę się krzywią i nie były takie białe, jak są teraz. Nie podobał mi się ich kształt głównie. Wydawało mi się, że są jak trochę u małego dziecka, takie koronkowe, że tak powiem, a teraz już jest wszystko pięknie. No i oczywiście też kolor jest o wiele lepszy. No najpierw była konsultacja, potem higienizacja, leczenie zachowawcze, wybielanie, przymiarka uśmiechu. No i tutaj już było super, bo już wiedziałam, że się zbliżamy do końca. Więc następnym etapem było już chyba właśnie bonding. Cieszyłam się, że nie jest to aż taki wyrazisty efekt, że jednak tak ludzie nie spoglądali na to z zaskoczeniem i większość raczej nie zauważyła. Chociaż no to mnie cieszy, bo nie lubię takich sztucznych uśmiechów. Natomiast no, spotkałam się z dużymi komplementami. Ale masz ładne zęby, więc to było bardzo miłe. Moje leczenie trwało około pół roku, więc byłam zaskoczona, że gabinet z taką renomą ma dosyć krótkie terminy, więc to jest naprawdę duża zaleta. To było ogólnie 2 dni przed Bożym Narodzeniem, więc taki sobie prezent zrobiłam, więc no świetnie się czułam, co tu dużo mówić. I jeszcze to zadowolenie od strony pani doktor z tego, jak wyglądam, to naprawdę bardzo mnie cieszyło. I to, że mogę cały czas się uśmiechać i nie zakrywać uśmiechu, nie wstydzić się tego, że mam krzywe zęby, brzydkie, żółte. Tak, wszystko.